wróciłem na stację Orle, wkraczam na szlak czerwony i idę poprzez Halę Izerską do stacji Chata Górzystów. Z niepokojem stwierdzam, że bateria szybko mi schodzi, a przede mną jeszcze 4 siódme albo i więcej drogi. Wyłączyłem już wszelkie możliwe nadajniki. Idę w trybie samolotowym, ale i ujęć z kamery będzie coraz mniej, bo ja muszę mieć mapę. Nie mam mapy papierowej, a powerbank, który sobie przygotowałem, reanimowałem wymieniając akumulatory, no niestety nie jest w stanie ładować mojego telefonu. A wiatę, którą chciałem pokazać w dziennym ujęciu, obsiedli kurde turyści. Jakbym rzucił tym kubkiem, to bym rzucił w granicę polsko-czeską, czyli rzuciłbym w Izerę, która mi tu pięknie szumi. Po minięciu schronu turystycznego wkraczamy na Kobielową Łąkę, w ramach której na mapach oznaczone są również bagna izerskie. Niestety w terenie zastajemy suchą łąkę naznaczoną licznymi zastawkami mającymi rozpaczliwie zatrzymać odpływ wody, jak widać nieskutecznie. Nieco dalej zaczyna się Hala Izerska. Tam kolejny rozdział mrocznej strony Izer. Mieściła się tam wioska Gros Izer. Jednak po ustanowieniu nowych granic po II wojnie światowej miejscowość wysiedlono, a zabudowania zrównano z ziemią, pozostawiając tylko kamienne podmurówki. Ostała się tylko nowa szkoła. Budynek pełni dzisiaj funkcję schroniska turystycznego stacji turystycznej Chatka Górzystów. Nadal nie ma tam elektryczności, oferuje noclegi oraz wyżywienie. Jak głosi afisz, nie obsługują klientów zmotoryzowanych. Straszny wiatr się zerwał, nie było sensu nagrywać. Dotarłem do Hali Izerskiej i Chatki Górzystów, gdzie zamówiłem obiad. A było to 10 rozgotowanych pierogów ruskich, drogich oczywiście. No w schroniskach wszystko jest drogie, bo zaopatrzenie schroniska to już jest ogromny wysiłek z uwagi na jego położenie. Chwilę czasu spędziłem, no ale wiatr zerwał się okropny, więc taki wypoczynek też nie miał sensu. Ruszam dalej. Maszeruję szlakiem żółtym, z którego zejdę dopiero po spotkaniu czerwonego głównego szlaku sudeckiego. I praktycznie tym szlakiem wrócę do Jakuszyc. Do mojego obozowiska zostało 14,5 km, jakieś 4,5 godziny marszu. Ostatnie przewyższenie tego marszu. Czerwony szlak, główny szlak sudecki. Idę przez szczyty Sine Skałek i Przedniej Kopy. Pójdę zboczem kurwa jakiejś tam innej kopy. W każdym razie są najwyższe góry w okolicy.
włażę na nie, a potem już z górki. Jeszcze tylko 4 godziny i obóz.